dziś będę pokazywała wam taką opowieść w moim zeszycie. A czekaj, to pokażę wam coś, że pokazałam dla was. Zobaczcie. Ojeju. I fajnie, jak się Freddy's namalowałam, bo nie wiem, co mnie prosiliście, ale myśleliście, że ja znam. To jest Magle, a to jest Tołcika. Tylko, że jeszcze jej policzów nie namalowałam, a to jest Tołboni. Niestety na dole jest coś. O, jest strych. Na strychu nie zrobiłam na kurze, ale... Nie wiem, będzie bardzo jeszcze. Poczekajcie, bo Magle tutaj coś usłyszała za drzwiami. A Poppergaj za nią idzie, w ogóle ona o tym nie wie. To jest długie bardzo. Magle wchodzi do piwnicy i szuka czego. Wypadku Poppergaj. Patrzcie, trochę nie widać, ale tutaj jest. I właśnie zamachuje swoją piłą, czy coś, nie wiem jak się to nazywa. Siekierą, a siekierą. Zamachuje się na Magle. Ten Tołboń usłyszał coś w piwnicy, a potem Magle została tutaj zepsuta i tutaj siekierę został Poppergaj. A potem Tołboń przyszedł i zobaczył i powiedział Magle, co się stało. No i miał siekierę jeszcze w rynku Tołboń pobiegł do Tołciki. I powiedział wszystko, potem Tołcika poszła do Magle. Zobaczmy, bo moja mama ćwiczy tam w pokoju i Magle mówi Tołcice wszystko, co się stało, no. To jest taka reklama, którą ja zrobiłam, patrzcie, to jest napisane. Tutaj zaczekajcie. Jeju. Kiedy Magle jest zepsuta, to Cika dała prezent. To Magle się cieszy. Potem się przytulają i to Boni zruszony. Patrzcie, to Cika się przytula z Magle. A to Boni jest bardzo zruszony. Przepraszam, tutaj nie było to Freddy'ego, no to pisałam 5 godzin później. Magle czyta swoją opowieść. Potem Tołcika woła Magle, żeby poszła do Gordon, do Freddy, Gordon Freddy'ego. Potem Gordon Freddy ją bada. To jest Gordon Freddy, to jest Magle. Czekajcie, że... O! I sobie piszę 10 godzin później. Potem Magle jest piękna już, nie jest zepsuta. A Foxy biegnie, żeby... żeby ją przytulić, bo on się bardzo cieszy, że już nie jest zepsuta, że już wszystko to się ominęło, już jest za nami i to już jest koniec. Myślę, że filmik wam się spodoba, jeszcze nagram ten filmik, jak ja marysuję, bo jeszcze nie namarowałam, bo nie mam czasu, a jest późno, ale... Trzymajcie się, pa, pa!